Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Dark Archon. Jak nie zawsze jest ze mną dzisiaj Grunio, który powraca jak na króla przystało. Zacznijmy od małej daniny, takiej zaległej w postaci, powiedzmy, masywnej ilości sałaty i przechodźmy od razu do rozpakowania zaległego arcade bloka, który jak najszybciej chciałbym z wami nadrobić. W tym miesiącu, a raczej w zeszłym miesiącu, gdyż mam tu do czynienia z paczką marcową, znajdziemy... Pam, pam, pam. Zaczynamy od koszulki czarnej z Deadpoola. Miałem dziwne wrażenie, że już widziałem gdzieś ten wzór. W sumie nie wiem gdzie. Przy oczywiście nawiązuje do chociażby do gry Burger Time, która miała bardzo podobne zasady, gdzie się budowało burgery. Gdzie to widziałem? Jeżeli gdzieś coś takiego już kiedyś było, to dajcie mi znać, bo mam takie dziwne uczucie déjà vu, że widziałem już gdzieś tą koszulkę z Deadpoolem. Nie wiem, co o niej myśleć. W sumie mało tego Deadpoola w tej koszulce. Niby jest tutaj taki mały Deadpool. A trzeba się nieźle przyjrzeć, żeby zobaczyć, o co w tej koszulce chodzi. Ale dobra. Arcade Block niby gry wideo, ale Deadpool to taki mało wdzięczny temat, jeżeli chodzi o gry wideo. O Boże. Co się stało temu Megamanu? O Boże. Co mu się stało z oczami? To jest, nie wiem, to jest Megaman na kwasie jakiś. Ale paskudny. Oni tak na serio z tym? To ma być jakiś, nie wiem, pastisz? To ma być śmieszne? Czy oni tak poważnie myśleli, że to jest ładna figurka? Znaczy, pluszanka. O co tu chodzi? Bo on miał wyglądać, jakby się złościł według tego. Więc tu widać. Ma być taki rozzłoszczony Megaman. Ale tu w sumie wygląda... No dobra, jak się przyjrzę i tu uwypuklę trochę to może jest taki derpy man, ale... No dobra, teraz jak spojrzałem na ten obrazek, to już bardziej to widzę, chociaż tu jest zdecydowanie dużo bardziej uwypuklona ta jego facjata niż na samym pluszaku. Ale dziwadło, nie wiem. I ten materiał jest taki jak taki dla niemowląt zabawka. Ciężko mi się na to patrzy, przyznam szczerze. Masz, Grunia, to dla ciebie. Podoba ci się? Jest takie? Fajne? Chyba nie. Gruniowi się chyba też nie podoba. Lecimy dalej. Tu coś chyba z Just Cause'a. Pudełko z, faktycznie, Arcade Block Exclusive Just Cause 3 Grapple Hook Memo Clip. Co to jest? Jakiś klips na notatnik, tak? W kształcie haka z Just Cause 3. Just Cause 3 Exclusive for Nerd Block Incorporated. Zepsułem, myślałem, że się otworzy. No nic, jak już zepsułem, to zepsuję już na maksa. To jest... Aha, i tu jest klipsik. Dobra, już rozumiem. Tu jest klipsik na papier. Na przykład wizytówę sobie postawić. Albo notatnik. A tu mamy łapę. No w sumie fajne. Całkiem. Taki asasyński motyw też by wyglądał na tym ładnie. Ale Just Cause'owy też bardzo fajne. Podoba mi się. Okej, tu mamy pierwszy przedmiot, który dostaje mój seal of approval. Ale mamy jeszcze dwa pudełka. Tu mamy z Residenta figurka Nemesis. Oby była ładna. Jest całkiem ładna. Też się znowu nie przyczepię, bo nie mam za bardzo czego. Rocznicowa, 20 rocznica. Zbliżmy troszkę, nie bój się, Grunio, nie jest taki straszny.
Bardzo fajny. Detale nawet ma niezłe, jak na taką małą figurę. Figurynkę. Zbliżmy go trochę na buziaka. Nie no, klasa. Naprawdę solidny. Licencjonowany oczywiście. Capcomowy przedmiot. Bardzo ładny. Masz, Grunia, proszę, dla ciebie. Chcesz to? Trzymaj sobie. I ostatni przedmiot na dziś. Nesting Dolls. Pokemony widzę, więc będzie baba w babie. Raczej starter w starterze najwyraźniej. A teraz, co to jest, czerwony, niebieski Charizard? Charizard, tak. W środku pomarańczowy Charmeleon. I na samym spodzie, nie zjadaj figurki. I na samym dole Charmander. Baba w babie. A jeszcze coś jest w środku. A jeszcze bardziej. Ach, dobra. A, już, ale jestem głupi. Już rozumiem. Dobra, to w odwrotnej kolejności. Tak, mamy Pokebola. W Pokebolu już chyba nic nie ma. Ups. To się wytnie. To w odwrotnej kolejności. Już wszystko ogarnąłem. Tu jest Pokeball. Okej. Okay. Charmander, Charmeleon, Charizard i oczywiście, no, mega ewoluowany Mega Charizard. Fajne, kompletnie niepotrzebne, ale bardzo ładne. Więc dwa gadżety, w sumie trzy gadżety są super. Podoba mi się i figurka, i hak, i baba w babie. Nie podoba mi się paskudny Mega Man. I koszulka Deadpoola jest ok. Mało Deadpoolowa. Gry wideo trochę na hama, ale jest ok. I to w sumie tyle na dzisiaj. Dzięki, że obejrzeliście z nami i z Gruniem kolejne rozpakowanie Arcade Blocka. Zobaczymy się już wkrótce. Jeszcze w ten weekend rozpakujemy kolejnego Indie Boxa. A na razie żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.